Witajcie, nazywam się Hania Knopińska i jestem makijażystką firmy Avon. Dzisiaj na Hani pokażę Wam, w jaki sposób makijażem osiągnąć efekt złocistej, opalonej cery. Hania ma już na twarzy lekki krem BB. Teraz za pomocą ciemniejszego, rozświetlającego podkładu, na przykład tego z serii Lux, podkreślę mocniej opaleniznę i kształt twarzy. Będę nakładać ten produkt na zewnętrzne partie twarzy, w taki sposób, jak naturalnie słońce opalałoby Hani twarz. Czyli na wszystkie wystające części twarzy. Pamiętajcie, żeby ten ciemniejszy podkład dokładnie rozprowadzić przy linii włosów. Pamiętajcie też, żeby taki brązujący podkład, czy podkład, który jest za ciemny i którym chcecie podkreślić opaleniznę, nałożyć też na boki szyi. Na powieki nałożę złoty, metaliczny cień, żeby nadać jeszcze więcej wakacyjnego charakteru temu makijażowi. Oczywiście możecie go nałożyć palcem, będzie Wam wygodniej i szybciej. Teraz czas wytuszować rzęsy. W takim makijażu warto mocno rozświetlić szczyty kości policzkowych. Jeśli nie macie typowego rozświetlacza, możecie użyć jasnego, perłowego, błyszczącego cienia z Waszej ulubionej paletki. Pamiętajcie tylko, że jeśli macie dużo zmarszczek wkoło oczu, warto ten krok pominąć. W tym sezonie jednym z najmocniejszych trendów są soczyste pomarańczowe usta. Nie bójcie się tego koloru, spróbujcie. Makijaż gotowy.